Wysoka Rado, otwieram obrady trzeciej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołanej w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek prezydenta miasta. Proszę każdego z radnych o przyciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu do głosowania w celu potwierdzenia obecności. Mamy drobne problemy techniczne. Szanowni Państwo, w takim razie jeszcze raz proszę Wysoką Radę o naciśnięcie dowolnego przycisku. Może tym razem uda się stwierdzenie kworum. Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Urszula Owockania wcisnęła przycisk? Tak? Ja to zrezygnujemy z tego. Szanowni Państwo, patrząc optycznie i patrząc również i sprawdzając listę obecności radnych na dzisiejszej sesji, widzę, że brakuje radnego Tomasza Grudnioka oraz radnego Artura Pawłowskiego. Stwierdzam, że na sali sesyjnej w posiedzeniu uczestniczy obecnych 14, z tego co ja widzę jest 19, więc mamy problem techniczny. Jeszcze raz, patrząc, sprawdziłem na listę obecności, w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Tutaj z tego miejsca zwracam się tutaj do obsługi o to, abyśmy również przy głosowaniach nie mieli podobnych problemów. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że jednak mimo wszystko jesteśmy pionierami tych rozwiązań, które narzuciła na nas ustawa o samorządzie gminnym. Nowe przepisy, więc będziemy jakoś próbowali się tutaj z tym te problemy rozwiązywać. Serdecznie witam Wysoką Radę, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta oraz mieszkańców, którzy śledzą nasze posiedzenie sesji za pomocą internetu i streamingu wprost tutaj z Katowickiej 54 do każdego smartfona, tableta czy innego urządzenia elektronicznego. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przystępujemy do przedstawienia porządku obrad. Pozwolę sobie w tej chwili odczytać porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45 łamane na 374 łamane na 17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na rok 2018. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45 łamane na 375 łamane na 17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Świętochłowice na lata 2018-2035. Punkt piąty, zakończenie sesji. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski bądź uwagi do porządku obrad? Zgłasza się prezydent miasta. Bardzo proszę. Rozumiem, że jest jakiś wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, w związku z tym, że w dniu dzisiejszym wpłynęło na moje ręce wniosek pani skarbnik, pani Agaty Ślęzak o rozwiązanie umowy o pracę, natomiast zgodnie z
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to Rada powołuje i odwołuje skarbnika gminy. W związku z powyższym chciałbym o wniesienie pod obrady również punktu kolejnego, czyli ostatniego, dotyczącego, znaczy jako trzeciej, ostatniej uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta, głównego księgowego budżetu miasta Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że jeżeli pan osobiście, prezydent miasta, jest wnioskodawcą, nie pytam o zgodę, jest osoba, która, na której wniosek, na podstawie której została zwołana dzisiejsza sesja. Umieszczam w takim razie w punkcie piątym uchwałę o odwołaniu skarbnika miasta, głównego księgowego budżetu miasta Świętowice. Panią Barbarę Skawińską proszę o rozdystrybuowanie projektów uchwał, o projektu uchwały, który przed chwilą była mowa. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, czy rozumiem, radni chcą się zapoznać i chcecie przerwy kilkuminutowej? Wiem o tym, że będziemy głosować. Natomiast pytanie jest takie, czy radni chcą przerwy, aby zapoznać się z projektem uchwały, bo wpłynął on dzisiaj po raz pierwszy. Tak? Ja uważam, że sytuacja jest na tyle klarowna, że skarbnik absolutnie ma taki prerogatywy do tego, aby móc zrezygnować z tej funkcji. Szanowni Państwo, w takim razie głosujemy. Proszę Wysoką Radę o przegłosowanie tej uchwały i wprowadzenie ją do porządku dzisiejszych obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę o głosowanie poprzez podniesienie ręki, a nie poprzez system elektroniczny. Więc kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku dzisiejszego obrad, proszę o podniesienie ręki. Proszę wyżej, pan radny Kurek. Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, jednogłośnie, a mianowicie 19 głosów za, czyli 19 głosami za, uchwała została wprowadzona do porządku obrad. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Karcz, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam pytanie bardziej do pani mecenas. Miałem przy sobie ustawę o samorządzie gminnym. Czy w przypadku niedziałania systemu elektronicznego nie powinniśmy głosować imiennie? No to tak też myślałem o tym. No. Dobrze. Dobrze. Szanowni Państwo, mamy problem techniczny z głosowaniem, stąd też jakby głosowanie poprzez podniesienie ręki. Rzeczywiście nowe przepisy i przede wszystkim znowelizowany statut z 2018 roku nakazuje głosowanie alfabetycznie, imienne, poprzez podniesienie ręki. No musimy w takim razie. Szanowni Państwo, 5 minut przerwy po to, aby móc technicznie przygotować. No niestety dzisiejszy system, no niestety płata nam figle, więc w takim razie 5 minut przerwy, poddaję go pod głosowanie, tą 5-minutową przerwę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie również taką 5-minutową przerwę. Bardzo proszę tutaj służby, żebyśmy przygotowali to alfabetycznie, wykaz radnych, i będziemy głosować. Dziękuję. Dobrze, Wysoka Rado, po 5-minutowej przerwie wznawiam obrady trzeciej sesji Rady Miejskiej w Świętochowicach w dniu 27 listopada 2018. Wracamy do głosowania nad wprowadzeniem punktu dotyczącego odwołania do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej odwołania skarbnika miasta, głównego księgowego budżetu miasta Świętochowice, wprowadzonego przez prezydenta miasta. Wysoka Rado, będę czytał bardzo wolno, będę również pokazywał i przedstawiał kolory poszczególnych tych przycisków, które dotyczą głosu za, przeciw lub głosu wstrzymującego się. Myślę, że te początki są najtrudniejsze, ale potem już będzie na pewno łatwiej. W takim razie pytam Wysoką Radę i zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych głosujemy elektronicznie, ponieważ w trakcie przerwy system działał? Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do tej projektu uchwały dotyczących odwołania skarbnika głównego księgowego? Proszę o naciśnięcie przycisku za zielonego.
Czy wszyscy, którzy chcieli zagłosować za, nacisnęli przycisk? Widzę, że tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Wysoka Rado, 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. W takim razie w punkcie 5 przedmiotowy projekt uchwały został umieszczony przed punktem 5 zakończenie sesji. Przystępujemy do, uznaję ten punkt w porządku obrad za zamknięty i równocześnie punkty 1 i 2 za zrealizowane. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Punkt 3, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45 Rady Miejskiej w Świętochowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochowice za 2018 rok. Widzę na zamównicą już panią skarbnik Agatę Ślęzak. Bardzo proszę o przedstawienie przedmiotowego projektu. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały zmieniającej budżet na rok 2018. Został on sporządzony w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2018 rok. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło łącznie o kwotę 2 225 123 zł w związku z uzyskaniem przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych dodatkowych dochodów w kwocie 24 655 zł, w tym między innymi z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy, wpływów z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg, wpływów ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego podczas wycinki drzew i ze sprzedaży energii elektrycznej do oświetlenia tablic reklamowych i zasilania automatu biletowego. Uzyskaniem przez Wydział Obsługi Mieszkańców dodatkowych dochodów w kwocie 149 186 zł, w tym m.in. z tytułu wniesionych opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Możliwością uzyskania wyższych niż przewidywano wpływów z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 miliony zł. Uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowych dochodów w kwocie 51 240 zł z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców w ponadlokalnych domach pomocy społecznej oraz zaświadczone usługi opiekuńcze oraz otrzymaniem przez Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 dodatkowych dochodów w kwocie 42 zł z tytułu wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Zmniejszenie planu dochodów następuje w wysokości 375 718 zł. Następuje w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów realizowanych przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami oraz Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych, a tym samym brakiem możliwości pozyskania dotacji w roku bieżącym. Natomiast zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 3 654 896 zł. Następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych miasta wraz z pochodnymi za miesiąc listopad w kwocie 3 531 114 zł. Wyżej wymienione zmiany dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 277 500, placówki oświatowe 2 738 804 zł, Miejski Zarząd Oświaty 32 239 zł, Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka 119 tysięcy, Miejski Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień 152 739 zł, Powiatowy Urząd Pracy 123 359 zł, Centrum Integracji Społecznej 87 473 zł. Ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 oraz Wydziale Obsługi Mieszkańców dokonano zwiększenia planu wydatków łącznie o kwotę 71 282 zł na realizację wydatków bezpośrednio związanych z uzyskanymi dochodami. Dodatkowo zaplanowano zwiększenie dla Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta o kwotę 52 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na 2018 rok dla Muzeum Powstań Śląskich. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło łącznie o kwotę 1 805 491 zł i nastąpiło ono w związku z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego w wysokości 1 725 009 zł w sprawie przekazania środków do dyspozycji prezydenta miasta oraz możliwością uwolnienia poręczeń w wysokości 80 482 zł.
W powyższej uchwale zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, polegającą na przesunięciu środków z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 752 Obrona narodowa oraz 851 Ochrona zdrowia, działu 852 Pomoc społeczna do działu 755 Wymiar sprawiedliwości oraz działu 750 Administracja publiczna do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Pani Skarbnik, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Bardzo proszę, radny Karcz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja mam w sumie dwie kwestie. Jedna to, bo ile powiedzmy uchwała odpowiada w swojej treści tym projektom uchwał w zasadniczym części, która była przedłożona na sesji 16 listopada. Jeszcze sam miałem okazję brać udział w ich przygotowaniu. Dziękuję Panie Prezydencie, że Pan przyjął te pomysły, choć wtedy nie chciał Pan o tym rozmawiać. Natomiast mam taką prośbę. W tej uchwale brakuje wniosku, ile dobrze pamiętam, dotyczącego działu Centra Integracji Społecznej, to jest dział 852, rozdział 85-232, zakup usług pozostałych, tam był bardzo ważny wniosek. On dotyczył zarówno WPF-u, jak i uchwały budżetowej. No i też jestem zaniepokojony, i to jest druga kwestia, odwołaniem pani skarbnik, bo tu mówimy o dniu 28 listopada. Jest koniec roku, jest potrzeba przyjęcia budżetu miasta na przyszły rok. No i też zamknięcia tegorocznego budżetu. Mam też taki wniosek formalny, abyśmy spotkali się, ogłosili przerwę, jeżeli Państwo radni na to wyrażą zgodę, spotkali się w sali kominkowej, żebyśmy mogli o tych problemach, które są, spokojnie porozmawiać. Bardzo dziękuję Panu Radnemu. Szanowni Państwo, został zgłoszony wniosek formalny o zarządzenie przerwy w celu omówienia zarówno obydwu uchwał tych finansowych, zarówno dotyczących zmian w tegorocznym budżecie, wieloletniej prognozie finansowej, jak również odwołania skarbnika, no, które pojawiło się dzisiaj niespodziewanie. W takim razie poddaję ten wniosek formalny o przerwę. Myślę, że zarządzę 20-minutową przerwę, jeżeli to oczywiście będzie wymagało dłuższego okresu czasu, to ta przerwa będzie potrwa dłużej. W takim razie proszę szanowne panie i panowie radni, Wysoka Rado, o głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem przerwy, ogłoszeniem przerwy? Proszę o przyciśnięcie przycisku za zielonego. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego. Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk żółty. Dziękuję. Za 11 głosów, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się. W takim razie, Szanowni Państwo, zarządzam 20-minutową przerwę i proszę Wysoką Radę Radnych oraz stronę prezydencką, prezydentów, zastępców na salę kominkową. Wysoka Rado, po 42-minutowej przerwie wznawiam obrady dzisiejszej sesji, trzeciej sesji Rady Miejskiej. No myślę, że po przedstawionych wyjaśnieniach ze strony pani skarbnik, strony prezydenckiej, pytam jeszcze raz, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie. Mówimy tutaj o zmianie, czy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętowice na rok 2018. Nie widzę. W tej sytuacji przystępujemy do podjęcia uchwały. Proszę szanownych radnych o przyciśnięcie klawisza na urządzeniu do głosowania. Czytam powoli. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. No to już w takim razie uznano, że jest jedny. Za wolno czytałem, wolniej niż system zadziałał. Więc kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 19 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących, 0 nieoddanych. W takim razie jednogłośnie 19 głosami za projekt uchwały
został podjęty. Przechodzimy w takim razie do punktu czwartego, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45/375 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035. Panią Skarbnik, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, który polega na uaktualnieniu limitu wydatków na następujące zadania. Nowe szanse i możliwości, wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2019-2020. W związku z tym, że przewidywany do realizacji projekt pod nazwą Nowe szanse i możliwości obejmuje okres dłuższy niż rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, musi zostać wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie, a tym samym środki na realizację zadania nie zostaną przekazane beneficjentowi, to jest miastu Świętochowice. Drugie zadanie pod nazwą Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną. Zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą łącznych nakładów finansowych i finansowania w kolejnych latach. Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami złożył wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Przedmiotowy wniosek uzyskał ocenę pozytywną w zakresie spełnienia kryteriów formalnych oraz negatywną w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych pierwszego stopnia. Prezydent miasta Świętochłowice pismem z dnia 8 maja 2018 roku wniósł protest do oceny wniosku według kryteriów merytorycznych pierwszego stopnia. Pismem z dnia 2 lipca 2018 roku minister środowiska przekazał informację w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego protestu. Protest nie został uwzględniony. W związku z powyższym w bieżącym roku wyżej wymienione zadanie nie będzie realizowane, natomiast Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami ponownie będzie wnioskował o dofinansowanie budowy PSZOK ze środków unijnych w roku przyszłym. Kolejne zadanie, poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochowice, remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. Zmiana finansowania w kolejnych latach. Zmiany wynikają z zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie dla projektu w zakresie przesunięcia środków przewidzianych w ramach zaliczek określonych w załączniku nr 3 harmonogramu realizacji projektu oraz w załączniku nr 4 planu wystąpień z 4 kwartału 2018 roku na 1 kwartał roku 2019. Kolejne zadanie, dekorowanie świąteczne miasta, wykreślenie z zadań wykazywanych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozie finansowej i przekazanie tych środków w wysokości 150 tysięcy do dyspozycji prezydenta miasta. Środki te przeznaczone były na uzupełnienie braków finansowych wydatków jednostek organizacyjnych miasta. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do podjęcia uchwały. Proszę szanownych radnych o przyciśnięcie klawisza na urządzeniu do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o wniesienie, o przyciśnięcie przycisku określonego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 wstrzymujące się, 0 głosów nieoddanych. W takim razie większością głosów 17 za. Projekt uchwały został podjęty. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przechodzimy w takim razie do punktu 5, a mianowicie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta, głównego księgowego budżetu miasta Świętochłowice. Czy ten projekt uchwały pan prezydent chce jeszcze raz przedstawić? Myślę, że Wysoka Rado, czy to był zrozumiały ten projekt? Tak? Trzeba go odczytywać jeszcze raz? Nie trzeba. W takim razie poddaję go pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem i przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Czternaście głosów za, jeden głos przeciw, cztery głosy wstrzymujące się, zero głosów nieoddanych. Głosami 14 za, uchwała uzyskuje
uzyskuje większość i uchwała została podjęta. Ja sobie w tym punkcie pragnę również oddać głos. Nie z miejsca, ponieważ czuję się odpowiedzialny również za to, aby zabrać głos i podsumować przez ostatnie 8 lat współpracy z panią skarbnik, wówczas jako prezydent miasta Świętokłowice od 2 kadencji, od roku 2000, no już prawie 10, przełom 11 do roku 2014 i potem bardzo intensywny czas 14-18. Pani skarbnik pragnę i Wysoka Rado, panie prezydencie, chcę, abyście państwo mieli pełną świadomość, że ta współpraca, tą współpracę postrzegam bardzo pozytywnie, bardzo konstruktywnie. To było bardzo dobre 8 lat. Pani skarbnik jest wyjątkowym fachowcem, która dbała przede wszystkim o finanse publiczne, ale także ta współpraca przebiegała bez żadnych turbulencji, ale również także tutaj należy pani skarbnik oddać, iż współpracowała, działała, także brała udział w pracach skarbników Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, także Stowarzyszenia Skarbników, więc pani skarbnik bardzo serdecznie dziękuję za te lata współpracy, a jednocześnie życzę powodzenia na nowej drodze życia zawodowego. Dziękuję. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu... Chciała pani skarbnik, bardzo proszę. I od tego są zastępcy przewodniczącego. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam państwu bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Będzie mi was naprawdę brakowało. Natomiast chciałam powiedzieć, że przez ten najbliższy okres jestem jeszcze do dyspozycji, będę wspierać, pomagać na tyle, na ile będzie to możliwe. I bardzo dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył mnie 8 lat temu pan prezydent. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przechodzimy w takim razie do punktu 5, a mianowicie do zamknięcia sesji, ale zanim tą sesję zamknę, chciałbym państwu przypomnieć o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego. Wynika ten obowiązek z artykułu 24h ustawy o samorządzie gminnym w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, to jest najpóźniej do dnia 21 grudnia roku bieżącego włącznie. Pismo w tej sprawie państwo znajdziecie w skrytkach radnych. Myślę, że ta informacja była też również istotna dzisiaj. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady trzeciej sesji Rady Miejskiej w Świętokłowicach. Dziękuję.